Dzień dobry Państwu, to znowu ja. Jak często ten podcast się pojawia, to niesamowite. I muszę przyznać, że jestem Wam bardzo wdzięczny i ciepło mi na sercu. I dziękuję wszystkim za przemiłe wiadomości o tym, jak bardzo ucieszyliście się z powrotu. Fotograficznie rzecz biorąc, niektórzy wręcz nie dowierzali, przecierali oczy. Także bardzo mi miło. Witam w następnym tygodniu i w następnym odcinku. Dzisiaj niby porozmawiamy, jak może możecie popatrzeć po tytule, trochę biznesowo, ale tak naprawdę to nie. To znaczy tak, bo to można przenieść na biznes. Natomiast my z Aniem Ulanicką już mamy tak, że jak rozmawiamy, że jak rozkminiamy, to wydaje nam się i dajemy 100% gwarancji albo 99%, że jest tak, że te zasady, o których mówimy są uniwersalne. Jak widzicie na przykład ten tytuł odcinka, czyli przeczytam sobie z kartki, przepraszam, ile elementów swojej pracy można nie lubić, żeby dalej lubić swoją pracę, to ja Wam mogę na przykład to słowo praca zamienić, ile elementów swojej pasji można nie lubić, żeby nie dalej lubić swoją pracę. E, pasję, przepraszam. No bo na przykład, jak sobie przypominam, gadałem z niektórymi z fotografów, to bardzo wielu nie lubi selekcji, prawda? E, I selekcja. Nie dotyczy nas tylko wtedy, gdy pracujemy jako fotograf, bo jeżeli jesteśmy też, przyniesiemy sobie na przykład z takiej Islandii lub Portugalii lub skądś pięknych tysiąc, milion zdjęć, no to trzeba je tak czy siak przeselekcjonować, no nie? Więc jakby to możemy odnieść bardzo uniwersalnie. Ania też powiedziała takie piękne słowa: pieniądze płyną do miłości i to też jest super uniwersalne ponieważ jeżeli z reguły tak jest według mnie że jeżeli się czymś zajmujemy i robimy to wyjątkowo dobrze i robimy to z pasji to właśnie ten pieniądz do nas później przychodzi tak dosyć naturalnie oczywiście są tacy mm, ortodoksyjni tak można tak powiedzieć czy też konserwatywnie Niektórzy podchodzą do tej sytuacji, że on, że jak już zarabiasz na czymś, to nie może być pasja, tiruriru, tak się nie robi, sprzedałeś się, bo masz współpracę z kimś i tak dalej. Uważam, że to jest absolutna bzdura. Jeżeli robisz coś dobrze i możesz za to brać pieniądze, to dlaczego nie? Jeżeli tylko to jest dalej w zgodzie z Tobą, jeżeli ktoś na przykład, kto z Tobą współpracuje, nie wpływa jakoś na Twoją twórczość w taki sposób, że to Ci się nie podoba, bo tak naprawdę równie dobrze może ją dobrze rozwinąć, to nie uważam, że to jest coś złego, więc nie dajcie sobie wmówić, że wiecie, ja też na pewno mam kilku takich ludzi, którzy powiedzą, że jak mam patronajta, a propos mam, natomiast nie przykładam do niego jakiejś większej wagi e, albo że wchodzę w jakąś współpracę, bo kto wie, czy w tym roku nie wejdę w jakąś współpracę, nigdy nie wiem, co się stanie. Jeżeli to będzie fajna oferta, tak jak miałem z Enelopem, Enelopem, to dlaczego mam tego nie zrobić, jeżeli to w żaden sposób nie ingeruje w treści, które ja tworzę w taki sposób, żeby to było dalej w zgodzie ze mną. Więc mówić sobie w to nie dajcie, że tak jest. To tyle słowem wstępu, bo więcej mądrości tak naprawdę w tym onciku za nią. Dziękuję jeszcze raz za Wasz przemiły odzew. Mam nadzieję, że dużo z Was powróciło z uśmiechem już w kolejny poniedziałek. Wyczekujecie następnego odcinka. Oto jestem. I zdradzę sekret nawet, że za tydzień też będę. Odświeżyłem też trochę grafikę podcastu, ponieważ ja lubię tak po powrocie takiej powiew świeżości sobie wrzucić. Zawsze gdzieś to logo, czy też zdjęcie, czy też otoczka graficzna jest dla mnie taka istotna, zaznacza. To, że no po prostu coś się dzieje nowego, jest to jakiś nowy etap, i tak samo z czołówką, jak wiecie, dałem sobie taką pozytywną muzykę, nierozlezioną tylko taką, która sama mnie wprowadza w pozytywny nastrój, muszę przyznać, kiedy sobie nagrywam taki wstęp i mam nadzieję, że tak samo oddziałowuje na Was. Pamiętajcie o tym, żeby, bo bardzo dużo mi to daje, muszę przyznać z ręką na sercu, żeby zaobserwować podcast na Spotify, Apple Podcast, czy YouTube, gdzie tam sobie słuchacie dajcie pięć gwiazdek, jeżeli możecie, jeżeli da się gdzieś ocenić, to mi też wyciąga ten podcast gdzieś do góry, prawda? On jest dziś proponowany, więc może dotrze do więcej, większej ilości osób, więcej ludzi będzie mogło go usłyszeć, a mnie to daje motywację, o, ludzie słuchają, ludzie lubią, jadę z tym tematem dalej. Jeżeli o to Was mogę prosić, to to może być od Was dla mnie prezent na święta. Zapraszam do 130, bodajże drugiego odcinka podcastu. Zawsze mam problem z tymi tytułami, z tym numeracją, dlatego hmm. bym już przestaną. Kogo my tu mamy? u Ulanicą. <laughs> najczęściej widzimy w podcaście, Ani. My... No chyba ostatnio to jest tylko w podcaście. Zbyt no chyba szatko. w całym życiu naszym, w naszym życiu chyba to tylko w podcaście. Tak. Tak, ja właśnie po powrocie do podcastu postanowiłem sobie, że zacznę od takich moich ulubionych ludzi. O. I właśnie, już sobie nagrałem też jeszcze wcześniej odcinek z też moim takim ostatnio internetowym kolegą Piotrkiem, który dziś tam mnie trochę dużo mi doradza z krajobrazem, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja się zafasnowałem fotografią krajobrazowym. co jest dla mnie totalnym szokiem. Tak, widziałam, bardzo mi się podobają Twoje widoki. Tym bardziej, że mieszkasz w takim po prostu pięknym miejscu i te wszystkie no, widoki gór... Nie doceniam. Doceniasz czy nie? Właśnie, że rzadko. No to zapraszam na Podlasie. Ale tam, tam nie... też fotograficznie można chyba. Można poddziałać. bardzo, ale nie ma... Przecież ładnie tam masz. Tak, ale nie ma gór. I po prostu, wiesz, pod... no tak, Podlasianka tak, jest, płasko, no. jest zachwycona tym pejzażem. No tak, u was jest płasko, a u mnie jeszcze zimą jest to najładniej zdecydowanie, hmm. jak te wszystkie choinki tam pięknie. To fakt. No właśnie, i tak wracając do tego, tak sobie robię takie rozgrzewki, żeby sprawdzić, czy jeszcze umiem rozmawiać z ludźmi. My sobie dzisiaj nałożyliśmy limit godzinny. Dobrze, że wcześniej przed nagrywaniem pogadaliśmy przez 30 minut. Już Bo mnie stresuje pewnie... to ograniczenie. No właśnie, jeszcze znając życie, to przy 50 minutach gdzieś na tym programie, gdzie nagrywamy, będzie wyskakiwać jakiś Jeszcze ci zostało 10, 9, upgradeuj swój plan na pro To już wtedy na pewno to... nic mądrego nie powiem przy takiej presji, więc korzystamy Do... Byłem... wcześniej Tak, ja się Ania zatrzymałem na etapie chyba twój e-book, rzuciłaś śluby Zajmujesz się głównie fotami modowymi i masz psa, tą czarną plamę za tobą, której nie widzę na tym nagraniu. Hmm, czy coś mnie ominęło? Czy coś się jeszcze stało? E, w sumie to chyba nie. Tak, ja faktycznie w tym momencie, jak tak się zastanawiam, to już chyba nie robię żadnych, żadnych rzeczy prywatnych, nie wiem, albo coś tam gdzieś może, nie wiem. Nie, to są raczej, jeśli jakieś rzeczy portretowe, wizerunkowe, to są raczej współpraca też z przedsiębiorcami, z, z jakimiś markami osobistymi, a tak faktycznie to w tym momencie to jest głównie fotografia modowa i beauty, więc no prywatnych zleceń nie mam praktycznie chyba żadnych. Mm. I też mam wrażenie, że właśnie ten ostatni rok, tak, tak bardzo mocno, był takim rokiem, gdzie się jeszcze bardziej tak doprecyzowywałam to, co robię, jeszcze bardziej zawężałam to, co robię, i jakoś tak usuwałam takie rzeczy, które gdzieś tam nie są związane z tym moim. Znaczy może nawet nie usuwałam tak aktywnie, ale one po prostu same gdzieś tam odchodziły. Jakby je to puszczałam i jakoś tak się nie spinałam. I, I właśnie tak jak mówiłeś o, tych, o tym e-booku, o, o rzuceniu ślubów i tak dalej, i tak dalej to teraz to już mam wrażenie, że to już został taki naprawdę core. Ale ja też mam wrażenie, że ja co roku o tym mówię, że, mhm. że co roku się coraz bardziej jakś tak zawężam i specjalizuję, ale to chyba jest taka, myślę, cecha rozwoju. Yy, no, mi to przypomina... Coś takiego, jak człowiek zaczyna fotografię i fascynuje się sprzętem i najchętniej kupiłby wszystkie obiektywy tak. świata, a im bardziej jesteś doświadczony, tym wiesz, że na przykład te dwie ogniskowe to jest coś, co ci zupełnie wystarczy i minimalizujesz ten sprzęt, nie? E, tak, to prawda. I też wiesz, zaczynasz szukać, w czym ty się jesteś, w, tym, w czym ty się czujesz i w czym jesteś ekspertem najbardziej. No bo też mhm. ja dochodzę już po paru latach w sumie prowadzeniu własnej działalności do takiego wniosku, że mm, Yy, najwięcej mogę osiągnąć i najlepiej mi się pracuje w rzeczach, w których lubię i w których jestem dobra, w których jestem ekspertką i jakby nie potrzebuję się zajmować rzeczami, które nie są moje, w których ja się gorzej czuję. To nawet nie, nie chodzi o to, że jestem beznadziejna czy coś takiego, tylko tak wewnętrznie czuję, że to jest, wiesz, nie, nie moje do końca. Mhm... Mm mm. To jest w sumie ciekawe, zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy przed anteną, tak. mieliśmy kiedyś pod, podcast ze sobą o tej wielozadaniowości, o robieniu wielu rzeczy. Znaczy, ja nadal uważam, że to jest bardzo cenne, ale też trzeba przyznać, że to w pewnym momencie może zmęczyć, zwłaszcza po 30. Mm -hmm. <laughs> Nie no, jak się czuję bardzo dobrze, jak na swoje 34, mm -hmm. więc spoko. Natomiast. Uważam, że tak to jest cenne dlatego właśnie, że to, co powiedziałeś przed chwilą, możesz zobaczyć, w czym jesteś ekspertem, bo przetestujesz wiele rzeczy, bo tobie na przykład może się wydawać, ja jestem świetny w fotografii portretowej, kocham to i robię tylko to całe życie, ale możesz się na przykład okazać, że jesteś lepszy w czymś znacznie innym, w innej dziedzinie fotografii na przykład i ona ci daje dużo więcej frejdy, ale ty tego nie spróbowałeś, bo sobie narzuciłeś jakieś głupie łańcuchy na siebie, że ty nie będziesz robił wielu rzeczy naraz. Oczywiście też ta wielozadaniowość, trzeba przyznać, nie jest dla wszystkich, bo są ludzie, którzy wolą się skupić na jednym i cisną jeden temat i spoko. Ja to też oczywiście szanuję. Natomiast nie ma tak, żeby nam ktoś teraz nie powiedział, o wy hipokryci, zawężacie <laughs> swoje działania, a kiedyś mówiliście, jak to dobrze robić dużo rzeczy. Ja się zgadzam, że dalej robię teraz dużo rzeczy, natomiast Wiesz, uważam, że warto sobie po prostu sprawdzić grunt. Tak. Też pytanie, skąd się bierze te wiele rzeczy? Ja dużo rzeczy lubię rozgminiać i się zastanawiać. Też myślę, że jakoś tak z doświadczeniem też mam dużo takich narzędzi, jak to powiedzieć, takich związanych gdzieś tam z psychologią, z jakimiś schematami, właśnie z jakimiś takimi rzeczami, które jakby rozpracowuję jakieś rzeczy. Dlaczego na przykład nie wiem, mi coś idzie, coś nie. Dlaczego mam jakiś hamulec w jakimś temacie? I też na przykład ja doszłam do takiego wniosku, że u mnie ten taki straszliwy multitasking, bo to nie było tak, że wiesz, że ja się zajmowałam fotografią i robiłam kurs na ten temat e buka i zdjęcia. Jakby to jest nadal gdzieś tam obracanie się w jednym temacie. Ale to było skakanie po prostu po całej łące kwiatów. I na przykład u mnie to wynikało z takiego lęku, że wiesz, okaże się, że w tym temacie, który sobie zostawię, nie będę wystarczająco dobra. I dlatego musiałam się zajmować wieloma tematami, żeby po prostu jakoś tak się zabezpieczyć krótko mówiąc. Mm -hmm. Mm -hmm. To ja, ja w ogóle mi się przypomina, że kiedyś gadałeś mi też o Galupa też, tak. że powiedziałeś, że bym sobie zrobił. Zrobiłem sobie w końcu tak? po jakimś roku, od tego jak <laughs> powiedziałaś, żebym coś zrobił. Tak, i to też jest w sumie cenne, właśnie mi się zdaje dla ludzi wielozadaniowych, żeby to sobie zrobić, bo no i mi przyszło wszystko praktycznie, wszystko czym się zajmuję, co mnie dość cieszy, bo mi tam w ogóle wyszło na pierwszym mm -hmm. miejscu, co? że jestem strate stra strategiem. Też mam strategię wysoko gdzieś w no, top 5. Tak, to jest ciekawe, że yy, i tam gdzieś było jeszcze, że lubię naprawiać, rozwiązywać problemy. To jest bardzo związane mm -hmm. z tą moją drugą pracą, którą robię. Komunikacja oczywiście, byłbym zawiedziony, gdybym nie miał komunikacji <laughs> w top 5, bo ze ją w biurze, że ja wszystkich z dziewięciu pięter muszę znać po parę osób, ale... Zawsze się śmieją ze mnie, ty z te, te, tego znasz skąd, a tego skąd? no na ta na fajeczce byliśmy coś tam poketem, więc jakby z komunikacją sobie radzę dobrze, więc mm, fajne, bo to możecie utwierdzić rzeczywiście. Mówisz, aha, okej, okay. mhm. wiadomo, że nie patrzymy w to jakoś super ślepo, ale może pomóc, zwłaszcza jak ktoś nie do końca wie, w którą stronę, nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale. Mm, no, ty się fajnie rozwijasz, dużo o tym rozwijaniu się mówisz. Ja, nawet przed chwilą sprawdzałeś mi Instagrama nasze rozmowy i ci tam nawet cię chwaliłem, jak ty się pięknie rozwijasz. Tak. I w ogóle, mm, tak, no nie. <laughs> A, to może nie było z tobą. I ja mam wrażenie, że to rozwijanie się to jest trochę problem tych czasów, bo ludzie nie są cierpliwi teraz. Oczywiście Oj, nie tak. wrzucajmy wszystkich do jednego wody, ale nie są. Natomiast to są... Nie są. To są czasy trochę instant, nie? Ja chcę już, ja chcę osiągnąć szybko sukces, ja chcę się szybko nauczyć tego. E, Czyli się zgadzasz ze mną, bo powiedziałeś, że nie są. To możesz rozwinąć mm -hmm. A czy tę piękną myśl. Hmm? Czy chciałeś jakieś pytanie w związku z tym zadać? Czy tak e, luźno rzucasz Chcia temat? Chciałbym mm. ludzi rzucić temat, czy się ze mną zgadzasz, że to są takie niecierpliwe czasy po prostu. E, tak, tak, oczywiście. I że, I że ludzie mają problem z rozwijaniem się, nie? Wła właśnie, właśnie e, myślę, że są dwa aspekty tego, że tak faktycznie ludzie są niecierpliwi i że mm, przyczyną tego w dużej mierze są e, jednak social media, a z drugiej strony jeśli chodzi o rozwój, to też mam wrażenie, że, nie, że jakby też widzę coś takiego, że ludzie potrzebują się rozwijać w nieskończoność, zanim coś zrobią. Że jest też taka presja, że po prostu musisz być we wszystkim najlepszy, najlepsza i najpierw po prostu nauczyć się wszystkiego, a dopiero później też z czymś wyjść. Że nie ma trochę takiego, wiesz, stopu, że sobie dasz wolny wieczór, bo ci się nie chce nic robić, tylko masz presję, że się musisz czegoś mm. nowego nauczyć i, i się rozwijać. Tak. Ale jeśli chodzi o tą niecierpliwość, to właśnie. Myślę, że to jest trochę wina social mediów i ja też cały czas się super często na tym łapię, mimo że jakby no dużo wiem, jakby wiem jak to wszystko działa, wiem dlaczego na przykład nie wiem, coś, coś mnie jakoś triggeruje czy dołuje, ale nadal zdarza mi się wpadać w tą pułapkę, że gdzieś kogoś obserwuję i widzę, że coś robi, ale nie wiedząc tego backstage'u i całej tej drogi wcześniej i widząc tylko to, co się dzisiaj teraz dzieje na Instagramie, to wpływa na mnie w taki sposób, że ja już mam ochotę teraz to mieć też, mimo tego, że na przykład, nie wiem, zaczęłam fotografować w jakiś sposób na przykład dużo później, albo dużo krócej, albo jakieś tam zupełnie inne mam uwarunkowania, albo jakoś zupełnie inne rzeczy mnie cieszą. Że to faktycznie trochę sprawia, że, że jakby już dzisiaj chcemy coś mieć, mimo że dotarcie do jakiegoś celu wymaga... Dużo dłuższego czasu i pytanie też, czy na przykład, nie wiem, ten konkretny cel, o którym myślimy, jest faktycznie tym celem, który jest nasz. Tak, to jest super powiedziane, bo ja nawet w tym, jak to, gdzieś tam tą fotografią krajobrazową się zajarałem i czysto na zasadzie odpoczynek, to jest moja medytacja i tak mhm. dalej, a mimo wszystko, gdzieś oglądając na Instagramie jednego i drugiego fotografa, Miałem takie, o nie, ja chyba powinienem w Dolomity pojechać. Powinienem być w Portugalii teraz, bo on jest w Portugalii. Wiesz. Narzuca mi się takie, że, mówi, że patrzysz na te swoje krajobraziki robione gdzieś blisko domu i już nawet głupi Instagram narzuca ci tą, taką presję podróżowania, mimo że ze mnie jest beznadziejny podróżnik, muszę przyznać. Może to się kiedyś zmieni, a może się nie zmieni. Ja wolę sobie tak gdzieś pochodzić koło domu i tak dalej. Jakoś tak mam, że po prostu no, nie jestem w tym dobry. Nie? jakby mhm. Za dużo aspektów jest w tym, które mnie wkurzają. Ale już czuję, wiesz, gdzieś mi mój mózg głupi reaguje na to, co widzi w tych social mediach, nie? I już sam, za, muszę się tak mocno hamować, żeby się nie rozpędzić za bardzo, żebym zdążył wyhamować bezpiecznie i mówić, hej, 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 mówiłeś ser, że robisz to dla przyjemności, tak. nie wpadaj w wir tego, że robisz content, że ten zebrał tyle czegoś tam i tak dalej, jakiś, wiesz, serduch i w ogóle. I to jest, kurczę, trudne w tym wszystkim, bo jednocześnie my chcemy być na tych social mediach, nie? Bo chcemy prowadzić biznesy, Albo po prostu chcemy się dzielić swoim fotografią, no bo ciężko robić fotografie, nie dzieląc się nią, nie oszukujmy się. To tak, jakbyśmy grali muzykę i nikomu tego nie puszczali. Mhm. I wiesz, czy masz jakiś taki złoty środek na to połączyć, żeby mieć tego Instagrama, ale może nie zaglądać w niego obsesyjnie. Żeby robić ten content, ale nie zawsze robić tylko content. Robić rzeczy dla przyjemności też. Nie robić nic czasem, jak sama powiedziałaś, nie? I nie mieć wyrzutów sumienia przez to. O Jezu, ja myślę, że to jest strasznie, strasznie trudne i też w ogóle ten kontent na Instagramie to jest temat, który ja też ostatnio, też ostatnio się na tym bardzo zastanawiam, bo... No właśnie, my dużo sobie potrafimy powiedzieć rzeczy, które nas gdzieś później stopują. Ja sobie na przykład w pewnym momencie wkręciłam, wiesz, chcąc być po prostu super z super fotografką, która robi rzeczy na krajowym poziomie i gdzieś tam, wiesz, jakieś magazyny, nie wiadomo co, jakieś sukcesy i wielkie brandy i tak dalej i tak dalej. To ja sobie w pewnym momencie na przykład wkręciłam, że ja w takim razie muszę być super profesjonalna na tym Instagramie. Że ja już teraz raczej nie powinnam jakichś głupich rzeczy wrzucać. Raczej powinnam budować swój Instagram jako portfolio, pokazywać tam tylko swoje wspaniałe sesje. I powiem ci, że na przykład właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałam, że, że mi się po prostu już tego nie chce robić. Po prostu ja dam radę sobie zaplanować posty na przykład na miesiąc w jakimś planoli, to pięknie wygląda, i oczywiście są tam moje wszystkie wspaniałe sesje, ale ja to robię przez tydzień, dwa i później już po prostu na to nie mam siły. Więc hmm. myślę, że w ogóle social media są takim miejscem, chyba i myślę, że to jest miejsce, w którym najważniejsze jest, jakby ze wszystkich miejsc, żeby robić naprawdę to, co nam daje przyjemność, bo jeśli zaczniemy sobie coś wkręcać, albo właśnie fiksować się na tym, co się dzieje dookoła, to ten Instagram wcale nie będzie ani dla nas przyjemnością, ani wsparciem dla marki naszej stanie się po prostu jakimś. Więzieniem, w którym jak będziemy wchodzić, to albo będziemy czuć presję, albo poczucie winy, że nie robimy czegoś tak, jak na przykład inni robią, albo no nie wiem, to będzie nas jeszcze po prostu bardziej dołować niż, niż powinno. A przecież to jest tylko Instagram. Jakby to nie jest nie. to nie jest tak, że ty budujesz całą karierę yy, i ta kariera ciebie denerwuje. Tylko to jest Instagram, który jest, nie wiem, 20% powiedzmy, czy tam 10, czy tam jakąś taką totalnie częścią, no bo masz jeszcze, wiesz, to czym się zajmujesz, masz jeszcze obsługę klientów, masz w ogóle jakieś tam poszukiwanie klientów i jakieś tam, nie wiem, po prostu obróbkę, która też ci zajmuje jakiś czas. A Instagram, który powinien być jakąś taką odskocznią, przyjemnością, taką lekkością, który pokaże fajny vibe twojej marki, nagle zaczyna się robić jakimś takim trochę więzieniem. I też nie tylko, jeśli chodzi o nasze publikacje, ale też właśnie obserwowanie innych ludzi. Dla mnie jest super ważne bycie taką naprawdę bardzo świadomą w tym, co oglądam. Jest dużo rzeczy, które mnie w jakiś sposób, mm, nawet zostawmy te rzeczy, które mnie inspirują, bo jakby to jest super, ale rzeczy, które właśnie sprawiają, że nie wiem, czuję się gorzej ze sobą, albo się robię smutna przez coś, albo jakaś taka właśnie niewystarczająca. To dla mnie super ważne jest, żeby zatrzymać się w tym momencie i zapytać siebie, dla, jakby co się zadziało, co, co zobaczyłam najpierw, co o tym pomyślałam, bo to jest super ważne, bo dwie osoby mogą spojrzeć na to samo i będą miały dwie zupełne reakcje, ale to, to, co my myślimy, co sobie w głowie do siebie mówimy, wywołuje emocje. Jakieś. Więc co ja powiedziałam sobie, kiedy to zobaczyłam, na przykład, O Boże, ona już tam jest, a ja tam nigdy nie będę, bo czegoś nie potrafię. Jakby zawsze nam się jakieś zdanie w głowie pojawia, i warto sobie to zdanie trochę rozpracować i zastanowić się, dlaczego na przykład uważam, że mnie tam nie będzie, albo dlaczego uważam, że czegoś nie potrafię, albo może tak faktycznie jeszcze mnie tam nie ma, ale potrzebuję więcej czasu, żeby tam dotrzeć, czyli żeby z taką łagodnością do, do siebie w, te, w takich rzeczach e, podchodzić i żeby faktycznie zastanawiać się, co te rzeczy z nami robią. I mm, wiem, że też często pojawia się taka rada, że. Okay, to odobserwuj wszystkich i po prostu żyj sobie w bańce i nic nie oglądaj, na nic nie patrz, to jakby wiesz, nie będzie na ciebie zupełnie wpływać. Jakby z jednej strony, to jest spoko, jeśli coś nas zbyt mocno trigeruje, ale z drugiej jakby zawsze będą jakieś rzeczy, które będą nas triggerować. I takie właśnie jakieś powiedziałabym, smutki, czy jakieś właśnie takie trochę niefajne emocje pokazują nam ważne rzeczy o nas. Bo to nie jest tak, że ktoś jest denerwujący w Instagramie i dlatego my się denerwujemy, tylko pokazał jakąś rzecz, za którą my w jakiś sposób tęsknimy i dlaczego, dlatego czujemy się w taki sposób a nie inny. Więc nawet takie rzeczy jakieś, które w nas w nas w jakiś sposób na przykład nie wiem, zasmucają, mogą pokazać rzeczy, za którymi my tęsknimy i które my też byśmy chcieli. I na przykład jeśli ktoś pokazuje jakąś Jakiś sukces w swojej firmie na przykład, którego by w jakiś sposób zazdrościmy, to może warto zastanowić się, czy nie pokazuje nam rzeczy, którą my sami chcielibyśmy osiągnąć, i może warto zastanowić się, co zrobić, żeby, żeby też znaleźć się w takim miejscu? Ja tu jeszcze dodam też taką rzecz, którą ja zauważyłem, że choćby przez te właśnie swoje rozmowy z gośćmi moimi. Tu już właśnie, z, jak ostatnio się zadzwoniłem z Jackiem Siwko, o czym mówiłem ci też mhm. przed nagraniem, że pogadaliśmy sobie trochę. I ja właśnie Jackowi powiedziałem, że kurczę Jacek, twoje, ten twój taki biznes wokół tych niezłych aparatów taki jest mega właśnie spójny. To co ci mówiłem z tym moim tak. obsesją spójności, że tak fajnie ci to śmiga. A on mówi tak? Mówił stary, ja mam zupełnie inne wrażenie, że mam to takie wszystko rozwalone. I to co chcę powiedzieć, to jest też to, że... Mm, żeby się trochę nauczyć doceniać siebie, bo nawet jak Oj, widzisz jak. właśnie czyjąś fotografię, tak jak ja gadałem choćby z Piotrkiem ostatnio właśnie, gdzie jakby bardzo podziwiam jego krajobrazy, ale on dalej ma takie poczucie, że jeszcze może być lepiej, więc nawet jak podziwiasz czyjąś twórczość, to i tak ci ludzie prawdopodobnie im się wydaje, że to jeszcze jest niedopracowane. Bo to też jest też trochę obsesja tych czasów to, co powiedziałaś, że musimy się tak rozwinąć, zanim coś pokażemy. Musimy tak to dopracować, że oficjalnie często często, często o, ostatecznie nigdy tego nie pokazujemy, bo nam się wydaje, że nigdy nie jest dobre. I miejcie taką po prostu świadomość, nie? że nawet jak widzisz coś i myślisz sobie, Boże, jak on to robi idealnie, to on równie dobrze ten ktoś może patrzeć na twoją twórczość, na przykład i powiedzieć, kurczę, zazdroszczę temu gościowi, że on to tak świetnie robi, nie? Więc dać se na luz też, bo chyba z tym trzeba. No i rozmawiać z ludźmi właśnie, bo to jest już fajne, nie? Że mhm. pogadasz z kimś. Nie, nie bać się odezwać gdzieś do tych osób czasem, bo oni ci powiedzą, no ja przecież, kurczę, ja jestem taki trochę zdania rób swoje zawsze i, i tyle. A mimo, że też łabie się na tych wszystkich rzeczach, nawet o których ty mówisz, że że gdzieś ten Instagram mi narzuca presję, tak jak ci śmialiśmy się z tej mojej obsesji spójności, tak. której jakby mam wrażenie, że nigdy nie mogę osiągnąć, i tak dalej, i tak dalej. I pewnie, że rozwijajmy się, jakby poprawiajmy ten swój biznes, swoją fotografię. bo To jest jakby piękne, żeby się rozwijać w tym, ale mam wrażenie, że czasem właśnie to nas może zablokować do robienia czegokolwiek, nie? Tak, i też myślę, że takie w ogóle działanie w, w swojej bańce ekspertów. Gdzie jakby wiesz, tylko oglądasz na przykład, nie wiem, fotografów i tak dalej, i, i gdzie każdy się prześcika w jakimś tam osiąganiu różnych rzeczy, to jest takie, że wiesz, że, że w tej bańce możesz się czuć faktycznie jakoś gorzej, albo no właśnie niewystarczająco, bo jednak tych pięciu fotografów, których uwielbiasz i których obserwujesz, oni są już tam i tam. A ja czasami też fajnie się przekonuję, jak gdzieś tam komuś z zewnątrz, totalnie z, tej, z zewnątrz, tej bańki, powiem o tym że na przykład, nie wiem, gdzieś tam e, widziałam swoje zdjęcie w jakimś magazynie albo, nie wiem, coś na przykład w tych rzeczach i tak, wiesz, myślę sobie dobra, no ale to nie, to nie był e, edytorial, który zrobiłam dla tego magazynu, tylko to było jakieś tam gdzieś zdjęcie, jakaś smianka, coś tam, coś tam, więc to jest takie, wiesz, malutkie i komuś mówię ktoś mówi wow, naprawdę, serio, znalazłaś, widziałaś, o kurde, ale super i ja wtedy myślę sobie, kurde, no tak, no to jest wow, to jest super, to jest fajne i powinnam, wiesz, się do siebie uśmiechnąć i po prostu uścisnąć sobie rękę i Lepać się po plecach, bo udało mi się zrobić coś fajnego, a nie cały czas takie deprocjonowanie tych rzeczy, które są spoko, ale my w tej swojej bańce po prostu ekspertów uważamy, że to są takie, nie wiesz, nic nieznaczące, jakieś tam pierdoły. Tak, no i ja nawet, wiesz, też zacząłem terapię od paru miesięcy. Nie wiem, czy ci mówiłem, nie. czy nie, ale mniejsza. Tak, i właśnie ostatnio mi też pani dała takie zadanie, bo ja jej mówię, że ja bym się, proszę pani, chciał pozbyć tego marudzenia swojego wiecznego. Ja jestem cały czas niezadowolony robię dużo rzeczy, a to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, nie? Mhm. I ona mówi, a nie chce pan tak dziesięć takich sukcesów dziennie zapisze, nie? Jakby... Tak. Jak, jakby ja, za ja ją od razu na pierwszym spotkaniu wiem, niech pani mi żadnych takich kołczowskich rzeczy nie wrzuca, bo ja od razu wyjdę. Jakby, bo ja jestem uczulony na to takie stań przed lustrem i powiedz, że jesteś ważny. Jakby od razu jej powiedziałem. I ona się tu śmiała, że niech pan nie pomyśli, że to jest jakieś takie nadęte, to zapisywanie jest za tych, a niech pan sprawdzi, nie? No i wiesz, ja sobie tak zacząłem zapisywać i patrzę i mówię, Kurde, ja robię przecież mnóstwo rzeczy, nie? Tak. Nie wiem. Oddałem zdjęcia, zrobiłem album, zdążyłem się dziś zająć też rodziną. Coś się co tam upiekłem, bo bardzo lubię gotować. Jakby takie małe też sukcesy, bo to nie o to chodzi, że zawsze, nie wiem, jak zajmujesz się fotografią ślubną, właśnie, na przykład twoją modową, portretową, to tylko editorial to jest coś, co ci da jakby jakąś radość. Nie, że na przykład po prostu wykonanie fajnej sesji, która uszczęśliwiła jakąś modelkę, na przykład powiedziała: Ojej, dzięki pani poczułam się lepiej i piękna. To to jest za mały sukces się nam wydaje nie? bo on mm -hmm. nie idzie gdzieś w świat, on nie jest jakby podziwiany, gdzie mam wrażenie, że nawet jakbyśmy to wiesz, osiągnęli, to to i tak byłoby dla nas takie e, to jeszcze coś tak więcej można wycisnąć. Nie? Bo tak jesteśmy głupio skonstruowani. Dlatego trzeba moim zdaniem gdzieś popracować sobie nad tym, nie? I... Cieszyć się takimi mniejszymi drobnostkami. Tak. Mniejszymi drobnostkami. Tak, dużymi drobnostkami i mniejszymi drobnostkami. O. Są badania w ogóle na to, że my tak naprawdę każdą rzeczą cieszymy się tyle samo. Czy to będzie nowy samochód, czy to będzie jakieś, nie wiem, dobre ciasto, które zjemy? Ono daje nam tyle samo radości, jeśli chodzi o czas trwania tej radości. Więc jeśli nie nauczymy się cieszyć tymi małymi rzeczami, to, to tymi dużymi też nie będziemy się cieszyć. I jeśli te małe rzeczy nas nie będą cieszyć, to te duże nie sprawią, że nam się odmieni, nie wiem, po prostu życie, czy, czy nasz humor, czy nasze szczęście, bo tak naprawdę. No. szczęście jest, wiesz, tak w nas, a nie w tym, co się dzieje dookoła. No, ale... Tak, w sumie, jak ty powiedziałeś faktycznie, no bo w jaki sposób jest mierzalne szczęście? Jakby cieszę się na przykład na 80%, że kupiłem sobie nowy samochód, a na 40% się cieszę, że coś tam zrobiłem. Wiesz, no nie da się tego zmierzyć faktycznie, nie? Tak jak fajnie powiedziałeś, cieszy mi się wszystkiego no, rzeczywiście tak samo. Tak, ja że, na przykład w... że to, no? to jest wyrzut, wyrzut jakichś takich pozytywnych emocji, które trwają przez tam ileś czasu, ale po tym krótkim czasie wracamy jakby do tego samego nastroju, który no, był przed tak. wydarzeniem. Dokładnie. I to, no, a propos małych rzeczy. Wczoraj upiekłem pierwsza z rogaliki, bo ja w ogóle teraz y, powiedziałem, że się zrobię masterem z ciasta. Bo, i, gotuję od lat, bardzo lubię, ale ciasto zawsze było dla mnie takie, o, ja nie tykam. Pierogi nie robię, ani nic, co było związane z ciastem. I doszedłem do takiego etapu, że mówię, dobra ciasto, jestem gotowy na ciebie, nie? Mówię, dawaj, jedziemy. Wiesz, jakby, wiadomo, że tam pierwsze jakby jakieś spotkania z nim były, czemu to się tak lepi, o co chodzi? Ale i to daje super radość, bo jakby dla mnie w ogóle wszystko, co ma jakiś proces, że właśnie musieli zacząć od tego, złożyć to tak, żeby finalnie coś osiągnąć, jest dla mnie strasznie takim czymś, że a, ale mam satysfakcję. Bo wiesz, jakby kupić auto, no to, no to musisz mieć jakiś. dobra, no możesz też to potraktować, że musisz zarobić pieniądze mhm. na to auto, no znaleźć ale to auto. głównie itd. to możesz wyjść z domu, pójść do salonu, kupić i już tak. masz. No, w zasadzie tak, nie? Jakby kwestia odłożenia jakichś pieniędzy, albo czy nawet wzięcia tego w raty, na przykład, mm -hmm. nie? Czy w leasing, nie? I to nie jest do końca coś, moim zdaniem, co ci da ci taki sam rodzaj szczęścia, jak to, że wykonasz jakąś pracę, nie? Związaną z tym. Wiadomo, nie, może sobie nie zrobisz tej mąki sam, nie zasiałaś sama ziarna na te drogaliki swoje i tak dalej, ale to już jest taki poziom, level wyżej, znam, takich jest tak robią, ale, ale chodzi, nie wiem, ja przynajmniej tak mam, nie? Że, tak samo jak sobie na przykład ogarnę jakieś warsztaty swoje, to jestem usatysfakcjonowany z tego, że zorganizowałem, zrobiłem prezentację, zebrałem ludzi, oni przyszli, byli szczęśliwi i jakby jest to takie z kilku klocków złożone. Trochę jak puzzle, że jak już ten puzzle mhm. ostatni dołożyłeś, to o, jest super. nie? Mam super ważne pytanie. Jestem w ogóle dumny z tego pytania i powiedziałem, że to będzie w ogóle tytuł tego odcinka. Aha. Ile elementów w swojej pracy według Ciebie? Można nie lubić, żeby dalej lubić swoją pracę? Uuu. No to jest ciekawe bardzo pytanie. Tak, bo to jest mi też bliskie. Bo jakbym miał tak gdzieś Ci, wiesz, porozwijać, bo widzę, że oczy Ci powędrowały w górę, czyli myślę <laughs> intensywnie, to dam Ci czas. <laughs> bo ja się dziś, tak jak gadałeś o podcaście, nie o tej mojej przerwie długiej, bo mnie zmęczyło, że dużo, że ludzie mi nie odpisują, że dużo rzeczy dookoła tego... Ale zawsze lubiłem sam proces nagrywania bardzo, rozmawiania z tymi. Nawet jak mi się często nie chciało, tak jak już rozmawiałem, to byłem w takim toku fajnie. I teraz ja wpadłem zaś w taki wir, że e, nie lubię tylu rzeczy, to ja nie robię. I teraz pytanie: Czy można sobie odłożyć trochę rzeczy, i czy w każdej pracy jest tak, że musisz jakby czegoś nie lubić? No, w ślubnej nienawidzę robić na przykład wszystkiego, co jest po robieniu samych zdjęć. Lubię ten pierwszy proces obróbki, ale jak mam obrobić te resztę dodatkowych zdjęć, zrobić albumy, gdzieś to wysłać, zaprojektować, to tego nie lubię bardzo, nie? I teraz zastanawiam się, czy w każdej pracy tak jest, i, czy, i tak jak zadałem już zresztą pytanie, ile tych elementów według ciebie można nie lubić, czy powinno się ewakuować na przykład, nie? że nie lubię sześciu elementów tej pracy, więc, a trzy lubię, więc to nie dla mnie. Dużo wątków mi się pojawia, jak się nad tym zastanawiam. Tak, na pewno to tak zacznijmy od ogółu. Na pewno kor. Tej działalności, ten temat, którym się zajmujemy, powinien być takim, znaczy to oczywiście wszystko według mnie, jakby to, że mówię, powinien, to oczywiście to, to według mnie powinien. Każdy może mieć swoją definicję, ale ten kor powinien być rzeczą, która nas uskrzydla i która nam daje radość i która sprawia, że się uśmiechamy, a nie mamy minę po prostu do dołu. I jeśli zaczynamy nienawidzieć poniedziałków i e, kochamy weekendy i za szybko namijają i w ogóle zawsze jesteśmy wkurzeni, że, że nadchodzi tydzień trzeba iść do pracy, to coś jest w tym nie tak. Niekoniecznie cała praca jest nie tak, ale tych elementów, których nie lubimy, zrobiło się za dużo. Na pewno tych, których lubimy, powinno być dużo więcej niż te, których nie lubimy. I pytanie też, jak powiedziałeś właśnie, że na przykład nie lubisz tych albumów i tak dalej, to w każdej pracy są jakieś procesy, których możemy nie lubić. I pytanie, na ile te procesy możemy oddelegować? Bo, czy, bo mamy tak naprawdę dwie opcje. Albo zaakceptujemy, że są jakieś rzeczy, których nie lubimy i jakoś, nie wiem, zrobimy coś, żeby były dla nas bardziej przyjemne. Coś dodamy do tego, żeby jakoś nam fajnie doszło. Albo jeśli to są rzeczy, których totalnie nie możemy przejść, no to, no to możemy je oddelegować. Ja na przykład znam osoby, które w fotografowaniu jakby robią tylko zdjęcia i kiedy wychodzą ze studia, to kończy się ich praca. One nie zajmują się kolor gradingiem, retuszem, jakby zupełnie niczym. Po prostu dla nich fotografowanie to jest zrobienie rawów i tyle. I oddanie tego po prostu już do edycji, obróbki komuś innemu. Więc, ym, i, i w ogóle jeszcze trzecia rzecz, która mi przyszła do głowy, usłyszałam ostatnio po prostu zdanie, nie, w ogóle to było parę zdań powiedzianych obok siebie, ja pamiętam tylko to jedno, tak mi po prostu utkwiło, że pieniądze płyną do radości. Jeśli nasza firma jest, aż ciarno mi przeszło, jak to powiedziałam, e, na, jeśli nasza firma jest czymś, do czego my się w jakikolwiek sposób zmuszamy, nawet to, jeśli to jest rzecz, w której jesteśmy faktycznie dobrzy. Tak jak ja na przykład miałam z architekturą, ja byłam w tym dobra, ale to, była, to był temat, który ja o 17 w pracy wychodziłam z biura, 16:57 i koniec. Ja zapominałam o tym temacie po prostu do rana, jakby nie miałam takiej, wiesz, takiego ruchu serca w tą stronę, że ja się czegoś nauczę, że pójdę na warsztaty, że coś tam, na jakąś konferencję, jakby zupełnie nie. To ja bym, ja wiedziałam, że ja w tym jakoś, wiesz, daleko nie zajdę. I dlatego też ja w każdym roku przychodzi taki moment, gdzie ja się zastanawiam, OK, co mi w mojej pracy nie pasuje, co, nie wiem, czy jakieś współprace, które mi jakieś gorzej szły, czy jakieś tematy, czy jakieś, nie wiem, konkretne realizacje czy coś tam. Jakby cały czas odrzucam te rzeczy, które są dla mnie najmniej przyjemne albo jakieś najbardziej mnie męczące, bo wiem, że tylko właśnie zapewniając sobie najwięcej tych rzeczy, które lubię i na które ja się uśmiecham, to ja będę dała radę tą, dała radę się realizować, rozwijać, prowadzić tą firmę i ja będę w stanie Zarabiać I, i pieniądze do tego przyjdą. Bo nie przyjdą do tego, że ja się męczę i po prostu nienawidzę tego, co robię. Tylko do tego, że coś mi po prostu daje radość, fan. I, I też wiesz, nawet jak sobie pomyślisz o tym, że jeśli masz temat, który uwielbiasz, w którym czas ci leci po prostu, tak wiesz, no w sekundę. Ja czasami wchodzę do studia i za chwilę patrzę, już jest koniec, minęło 5 godzin, czy tam ileś, a ja mam wrażenie, że byłam 40 minut. To jeśli masz taki, takie nastawienie do czegoś, co robisz, to zobacz, jaką Ty masz pasję i siłę, żeby się w tym rozwijać. I jeśli masz taką pasję i siłę do rozwoju, to zobacz, gdzie Ty możesz w ogóle z tym zajść w porównaniu do osoby, która tego nie znosi i do każdego kroku musi się zmuszać. Hmm. No, ja na przykład tak, właśnie... u, taką rzeczą, której nie lubię, jest księgowość i zbieranie faktur. Mimo, że ja mam księgową od po prostu pierwszego dnia firmy, która mi wypełnia wszystkie dokumenty, zawsze coś zrobię nie też... tak, zawsze o czymś zapomnę i zawsze po prostu Też tak wiesz. Naprzę. Rzutem na taśmę, jak mam wysłać do piątego dnia miesiąca zestawienie z poprzedniego, to ja wyślę tak siódmego. Też tego nie cierpię. Z tym zmuszaniem się, to jakby przypomina mi się taka historia mojego kolegi, który kiedyś mi tak powiedział, że on uczy się teraz ciągle w domu, że jemu się już chce żygać tym uczeniem się tego zawodu, który tam, w którym tam się chciał rozwijać. I ja sobie tak wtedy myślę. Ale to wiesz, to nie może tak być, że jakby no. tobie się, chcesz żygać od nauki czegoś, jakby. Uh -huh. Bo to nie jest, że się uczysz, że masz odpowiedzieć przed panią w szkole, tylko uczysz, żeby się rozwinąć. I dla mnie w ogóle rozwój to jest jakby czymś zupełnie naturalnym, jeżeli się po prostu czymś interesujesz. Dokładnie. Jeżeli się w coś wkręcisz, to jakby nie ma coś takiego, że ja sobie postanawiam, że w soboty o 19 do 21 się uczę <grym> na przykład, nie? tego, obrabiać zdjęć na przykład. Jakby to jest kompletnie dla mnie absurdalne, bo tak jak mówisz, że jeżeli się czymś interesujesz, to nie wiem, prasówkę sobie czytasz z tego, nie? Zobaczyć, mhm. bo cię to po prostu ciekawi, co tam się interesującego stało. Śledzisz jakichś twórców, słuchasz podcastów, książki, czy no, jakby, nie wiem, zupełnie mnie to rozwaliło, to powiedzenie, że jemu się żygać, chce mhm. od nauki, bo bo mówię i wtedy od razu powiedziałem, oj stary, to to nie jest twoje w ogóle, nie? Tak. no bo jakby jak można się zmuszać do robienia jakby czegoś, tak jak mówisz, no oczywiście każde jakby, no, choćby prowadzenie firmy niesie za sobą to, że czegoś tam nie lubimy, jak ta księgowość, hmm. czy tak jak ja powiedziałem właśnie przy podcaście, że tam jakby te, męczyło mnie trochę to, że ja publikowałem wszystko na stronie, to baza linków, galeria zdjęć tego gościa, jakby opisy to mi zabierało czas, więc postanowiłem po powrocie sobie to zredukować, skupić się na tym, co naprawdę lubię najbardziej. Oczywiście jest jakaś tam część, że coś musisz zrobić, co może nie do końca jest fajne, ale zważywszy dzisiaj, ja na przykład, jeżeli bo jakby nie wiem, jakie masz podejście do sztucznej inteligencji, która zawładnęła ostatnio e, niby wszystkim. Natomiast, znaczy tak, ja uważam, że to. Jest, może być, jakby, jeżeli ktoś się boi, że to mu weźmie pracę, to uważam, że jest po prostu jakby kiepskim, <laughs> jakby w tym, co robi. Przepraszam, że tak powiem, ale tak jest. Um, natomiast ja odkryłem i, sztuczną inteligencję w tym drugim podcaście, gdzie potrzebowałem sobie robić takie odjechane miniaturki jako cudo. W dwie minuty stworzyłem sobie totalnie ekstrawaganckie covery i bawiłem się przy tym świetnie. Y więc jakby wiesz, y to jest znowu takie to marudzenie ludzkie, że ten rozwój technologiczny, o, zabierze nam pracę, jak coś tam. Jeżeli faktycznie, no tak jak powiedziałem trochę brzydko, jeżeli jesteś średniakiem, to możliwe, ale zastanawiam się, czy dla ciebie ma to jakiś wpływ. Zwłaszcza, że jesteś w tej fotografii modowej, gdzie też to AI weszło, nie? Jakby będzie pewnie tańsze dla niektórych firm, żeby sobie wygenerować modelkę i ubrania. Jak ty się zapatrujesz na to, co się tam stało z tym wszystkim? czego nie powiesz, to ja po prostu mam tysiąc myśli w głowie różnych. Co, w różnych no, już tak głowie. jest. Takie mamy flow. Mówię, ograniczenie godzinne jest dzisiaj zbawieniem. E, trochę tak. Może będę mniej mówił. E, może ja. E. No właśnie, tak. Ja gdzieś w ogóle usłyszałam takie zdanie, że jakby nie jest w stanie to zastąpić najlepszych. No i cały czas, wiesz, no to jest narzędzie, które się cały czas uczy i gdzieś tam generowanie sześciu palców u rąk i takich jakichś po prostu dziwnych. Ja w ogóle wczoraj też miałam rozmowę na takim spotkaniu na Wigilii, spotkaniu wigilijnym programistów. Wow, było super. Właśnie powiem ci, że to było fantastyczne zderzenie, bo ludzie byli zafascynowani moją pracą, ja nie rozumiałam ich, jak, jak codziennie to jest, ale właśnie gdzieś przyszedł ten temat tej sztucznej inteligencji i tak dalej. I właśnie rozmawialiśmy na ten temat trochę, że wiesz, to jest super pomocne w niektórych rzeczach. Jak na przykład ja ostatnio odkryłam, znaczy odkryłam, po którejś aktualizacji w Lightroomie pojawiła się selekcja osób, że możesz zaznaczyć, że na przykład wykryje ci wszystko, na wszystkich zdjęciach tą samą osobę, i możesz zaznaczyć że tam, nie wiem, na przykład skórę twarzy i skórę ciała. No i na przykład do takiego podstawowego retuszu skóry to jest po prostu no jakieś w ogóle szalone. To jest po prostu tak, taka oszczędność czasu, że w ogóle masakra. Oczywiście, jak jest zdjęcie, gdzie są na przykład tylko dłonie, to już sztuczna inteligencja niestety nie rozpoznaje człowieka na tym zdjęciu i jakby tego nie zaznaczy, więc no, no nadal to ma po prostu piertyliard błędów różnych i nadal to jest. Ja nie wiem, oczywiście nie jestem ekspertem, żeby wygłaszać jakieś opinie. Ale uważam, że jakby bardzo kreatywnych ludzi i tej ludzkiej, takiej, tego ludzkiego czucia i tych emocji, jakby to absolutnie nie zastąpi. Tym bardziej, że na przykład teraz mamy taki zwrot w kierunku analogów i gdzieś tam właśnie tej takiej nieperfekcyjności. Więc jakby uważam, zgadzam się z tym, że jeśli jesteś no jesteś ekspertem, a jeśli kochasz to, co, znaczy kochasz to, co robisz. Jakby powiedziałam to, ale zostawmy te, te, to złe znaczenie tego wyrażenia. Jakby jeśli faktycznie to, co robisz, daje ci radość, i nie jesteś tą osobą, która zmusza się do tego, co robisz, to raczej no, nie widzę za bardzo możliwości, że w takim kreatywnym zawodzie, żeby to miało Ciebie jakoś tam zastąpić. Mm, dokładnie. A korzy korzystasz jeszcze z nowinek AI-owych w swojej pracy? Poza tym z Lightroomowym? No, w ogóle y, widzę, że właśnie w Lightroomie czy gdzieś tam w Photoshopie, jakby te wszystkie funkcje, które były gdzieś tam, nie wiem, usuwanie i wypełnianie albo jakieś, nie wiem, poszerzanie kadru i tak dalej, no to jakby, jakby są bardziej precyzyjne niż były rok czy dwa lata temu, i to na przykład jest świetne, no ale jeszcze ja nie widziałam jeszcze w swojej pracy takiej. Opcji, że takiej potrzeby, żeby, nie wiem, dodać coś na zdjęciu, albo nie wiem, coś tam dorysować i tak dalej, To też jakby jak ktoś mhm. widzi, to widzi, że to jest, <głos》>, że, to nie jest no tak. że to jest dodane gdzieś. Może nie wiem, może gdzieś właśnie w grafice i tak dalej. Jakby widzę, co się, co się dzieje i gdzieś tam docierają do mnie jakieś nowinki, ale jakoś jeszcze to nie jest taki moment, gdzie wiesz, jakoś strasznie dużo przyszło dla mnie tego. Ja na przykład powiem ci, że nie wiem, czy kojarzysz, jak są takie na stronach internetowych, na blogach ślubnych, te wpisy, gdzie walczysz o pozycjonowanie, czyli Ach. musisz pisać piękny ślub, ogród coś tam. Tak, nie? to teraz takie wpisy, to ci wszystko może bot napisać. Tak, i znaczy tak, ja, no. ja uznałem, że jest fantastycznie, ja tego nienawidzę robić i w, wklepałem sobie po prostu w chat GPT, mówię, mhm. weź mi tu, walnij tutaj taki tekst o tym i o tym i o tym i dla mnie to jest na przykład zbawienie, bo tego z reguły nikt nie czyta. Jakby to chodzi o to, żeby to pozycjonowało ci trochę stronę. Nie wiem jeszcze na ile to, wiesz, tam może działa. Dodaję tam coś od siebie oczywiście, żeby to nie było takie robotowe, ale żeby mi tą podstawę, ja bardzo lubię pisać, ale Oczywiście lubię. Jakby, ale o tak, czymś, o lubię. tak, faktycznie przypomniałeś, po tym no. przypomniałeś mhm. mi, że gdzieś tam wykorzystywałam to faktycznie do jakichś konspektów czy do jakichś takich właśnie no. prostego wypunktowania różnych rzeczy, gdzie ja później jakby to ubierałam w swoje, ale no faktycznie gdzieś tam do jakichś podstawowych rzeczy to faktycznie może się przydać. Myślę, w tych takich właśnie czasochłonnych pierwszych etapach, które bardzo dużo zajmują, które są tak. powtarzalne, to, to jak najbardziej. Ale ten mm -hmm. dodatek od nas jakby cały czas musi być. Tak, czyli ja nawet też pomagam często, żeby poprawić jakieś frazy po angielsku. Jak mm -hmm. gdzieś tam w drugiej pracy muszę dużo pisać, no to to jest też tak, spoko. Tak, tak, tak. Więc jakby nie obrażajmy się, nie? Po prostu na to uważam, że... Tak, to jest... ja jeszcze chciałam na początku w ogóle, jak o tym mówiłeś, powiedzieć hmm? o tym, że ja stre... O bo ja mam alergię na, na, na narzekanie po prostu na wszystko. Moim w ogóle takim hmm. życiowym mod to jest... <laughs> Czemu dajesz swoją energię? I albo ją możesz dać na narzekanie i na marudzenie, że po prostu coś jest źle i znów y, wybory nie takie, coś tam nie takie, wszystko nie takie i po prostu co roku jakby wiesz, masz na co narzekać, bo co roku jest jakieś, nie wiem, y, y, nawet właśnie wyniki wyborów jakby się zmieniły, a i tak ludzie narzekali, więc jakby no tak. y, zawsze, zawsze po prostu jest coś. Albo możesz skupiać się jakby w ogóle... Niech to idzie swoim torem, a ty po prostu dajesz energię temu, co ty możesz zrobić i stworzyć, i e, no właśnie, jak ty możesz się rozwinąć. No, jak najbardziej. Oczywiście uważam, że są takie momenty, że wypada, nie? jakby powiedzieć, nie jestem zmęczony albo wkurza mnie to, no tak, bo to jasne. Jakby, żeby, żeby nie popadać w skrajność, ale faktycznie wiesz, ja wczoraj nawet miałem tak, że. Też się tego uczę cały czas, bo to jak powiedziałem właśnie, jakby to jest mój główny dziś temat na terapii, że chcę sobie, bo jestem z takiego domu trochę, wiesz, mm -hmm. typowo, że jakby dziś dosłownie cytat, rozmowa jakieś mojej cioci z moją mamą. Popatrz, jaka piękna wiosna, a daj spokój, zaraz będzie śnieg, trzeba będzie zaś te szaliki ubierać i czapki. To jest jakby ta, to jest niestety autentyk, nie? Jak widzę, ja się staram gdzieś tego wyrzucić. I właśnie wczoraj wracałem szybko z Krakowa, bo musiałem jeszcze moją teściową podwieźć tam w jedno miejsce. No nie ukrywam, że mi się nie chciało, ale włączyłem sobie taki fajny podcast po drodze i mówię, kurczę fajnie, że sobie pojadę jeszcze gdzieś te 20 minut dodatkowo, bo to dokończy ten odcinek, nie? Tak. I teraz możesz przyjąć narrację. Ale mi się nie chce, Jezus, muszę jechać, coś tam, dopiero wróciłem, jestem zmęczony, albo właśnie na rację, fajnie dokończę sobie to, bo w domu bym tego nie włączył, bo się najbardziej lubię słać w aucie. I wiesz, jakby takie przekierowanie, nie, szybko się zorientować, mhm. aha, zaczynam marudzić, bo to też nie chodzi o to, że od dziś jestem kompletnie niemardzącym człowiekiem idealnym, <laughs> prawda, tak się nie da. Ale uczenie się, takie zauważanie, aha, dobra, wchodzę na ten nurt tych czarnych myśli, przekieruję sobie to gdzieś, nie. Więc to jest właśnie spoko, żeby się uczyć takich rzeczy, ale mądry podcast jak zwykle, coś niesamowitego. Czy tu było, my w ogóle o fotografii, a z drugiej strony, czy musimy? <gadanie> Trochę coś było. Ja myślę, że wszystkie te nie, rady no. można przyłożyć na fotografię. Tak, ja się też z tym zgadzam właśnie, że, że, że na biznes, tudzież nie biznes, w zasadzie nie na biznes, ale na cokolwiek, żeby lubić. To, co się robi. Co ja tu mam już na tej mojej karteczce? <grym> o, właśnie, to jest też w sumie śmieszne, bo wiesz, nagrałem sobie w tym drugim podcaście, który się nazywa Najgorszy Podcast o Fotografii. To jest idealna nazwa. Co mnie wkurza w byciu twórcą? I tak się zacząłem śmiać do tego pytania, bo to, co tam powiedziałem, to jest wszystko to, z czym ty nie masz problemu. No, a, co I wszystko, I wszystko to, co ty robisz. Cała otoczka social mediowa, się sprzedawanie, piękne graficzki do tego, ładna spójność, oczywiście. Tylko, że już trochę powiedziałaś, że gdzieś jakby minimalizujesz sobie dziś te rzeczy, nie? Bo sama powiedziałaś, że gdzieś tam warsztaty już zeszły na drugi plan i tak dalej, i tak dalej. I czy ciebie to nie męczy chciałem zapytać? Jakby. Czy to, że jakby nie możesz być tylko fotografem, znaczy możesz być dzisiaj tylko fotografem, ale jeżeli nie zadbasz trochę o tą otoczkę wizerunek, marketing, no to jest duża szansa, że no nie osiągniesz jakiegoś tam powiedzmy sukcesu, albo chociaż nie osiągniesz stanu, w którym jakby możesz się z tej fotografii swobodnie utrzymać, nie? Trochę tak. Um. <laughs> Zaraz znów wyjadę z jakiejś mądrości, uwaga. Uwaga, trzy, dwa, jeden, werble. Wiesz, powiem tak, jakby mało osób spotkałam, które na przykład nie lubią e, tworzenia na Instagramie albo e, na przykład sprzedawania właśnie z takiego powodu, że nie lubią tworzenia na Instagramie i pokazywania wychodzenia ze swoją marką i sprzedawania w taki sam sposób, jak nie lubią, nie wiem, pierogów ze szpinakiem. Jakby, że to nie jest... Wczoraj zrobiłem. Ja uwielbiam. Zrobiłem wczoraj pierogi ze szpinakiem. Ojejku, kocham pierogi. No i to często jakby, wiesz, to nie jest, nie jest yy, takie nie lubię sprzedaży, bo nie lubię sprzedaży, bo po prostu nie lubię, tak samo jak nie lubię pierogów, tylko nie lubię sprzedaży, bo to wystawia mnie na porażkę, bo muszę wyjść ze swoją marką i muszę kogoś nagabywać, a mam na przykład o sprzedaży takie yy, myślenie, że sprzedaż to jest po prostu wychodzenie z lodówki i nagabywanie ludzi do kupowania czegoś, czego... Yy, nie wiem, nie chcą albo nie potrzebują albo co jest im w ogóle niepotrzebne za drogi albo coś tam i tak samo z tworzeniem na Instagramie nie lubię tworzyć na Instagramie nie dlatego, że tego nie lubię, tylko dlatego, że kto, boję się, że ktoś coś powie na moje zdjęcia albo boję się, że nie zrobię tego tak albo sobie ubzdurałam, że właśnie muszę być taka i śmaka, a ja chciałabym być taka i taka więc to jakby ja zawsze mówię, żeby się zastanawiać, naprawdę zadawać sobie pytanie, dlaczego ja tego nie lubię Przecież to nie jest tak, że wiesz, Instagram ma po prostu stworzoną jedną ścieżkę i musisz tam tylko nagrywać reelsy, i jakby nic innego tam się nie da zrobić. Jakby ile ludzi, tyle pomysłów na prowadzenie tego i tak naprawdę możesz tam zrobić dosłownie wszystko i nadal się tym cieszyć i się jarać i to może ci dawać radość. I ja naprawdę nie wierzę w to, że ludzie nie potrafią, nie lubią sprzedawać, tylko po prostu mają jakieś wiesz Jakieś poglądy na temat sprzedaży, które je y, hamują. Na przykład, właśnie w kwestii sprzedaży warto na siebie zwrócić uwagę, jakby ja uwielbiam odwracać te wszystkie procesy. Czyli, na przykład, jeśli ja się boję sprzedawać, to co ja myślę o osobach sprzedających? Bo to, co ja myślę o osobach sprzedających, projektuję w taki sposób, że myślę, że osoby, którym sprzedaję, myślą to o mnie. Czyli na przykład, jeśli ja uważam, że ludzie, którzy sprzedają, po prostu wciskają mi jakieś gówno, za przeproszeniem, którego ja nie potrzebuję, to ja to przekładam na siebie, czyli projektuję, że jeśli ja daję ludziom superkurs, to ja myślę, że oni myślą, że ja im sprzedaję gówno, którego oni nie potrzebują. Wiesz o co chodzi? Mhm. I Dlatego warto na przykład nad takimi rzeczami pracować i się pytać, skąd się bierze ta niechęć, bo to naprawdę ja po prostu nie wierzę, że to jest niechęć tylko dla że ktoś po prostu tego nie lubi, tylko coś sobie wkręcił, e, jakieś, jakieś przekonanie, jakieś, jakiś sposób myślenia na ten temat, że to blokuje przed, przed jakąś rzeczą. No tak, bo my sobie chyba narzucamy, tak jak powiedziałaś, dziwną presję, nie? że weszły rolki, to ja muszę robić rolki, tak. bo jak nie robił rolek, to coś tam. No, ja też nie, nie chcesz robić rolek, których nie rób. I tyle. Albo robię, na, albo robię na taki sposób, żebyś ty był zadowolony, bo to też wiesz, nie musisz zrobić takich rolek, że ludzie dostają epilepsji, bo tam się wszystko miga i jest podkład muzyczny dziwny. To ja. <laughs> tak, robisz takie. Nie no w sensie tu ja jestem tą drugą stroną, która A, dostaje epilepsji. Okay. No właśnie, bo wiesz, ja też trochę w pewnym momencie gdzieś powiedzmy, że uderzę się w piersi, że w pewnym momencie byłem totalnie antyrolkowy, Mówię, po co to komu? Nie mówię, że ich robię dużo, parę ich zrobiłem, ale pomyślałem, dobra, jak ja to mam zrobić, to zrobię sobie to na swój sposób, nie? Jakby Aha. po prostu takie, jak mi się podoba. Ja lubię jakby taki minimalistyczny styl z reguły, delikatny gdzieś i tak dalej. I jakby możesz zrobić to po prostu. W jeżeli to jakby masz wartość, tylko właśnie nie na zasadzie zmuszam się, muszę zrobić rolkę, jak się robi rolki. Ale jeżeli to gdzieś tam jest w zgodzie z tobą, to mi się zdaje, że można zrobić. Ale rzeczywiście niepotrzebno strasznie sobie człowiek narzuca presję, że, że faktycznie prawda jest taka, że za chwilę za te rolki wejdzie coś innego. Tak. I te rolki pójdą w cholerę, Wiesz, no taka jest prawda. I to też jest trochę. Ja... No, dokończę. No nie, że dla mnie jakby jedno zdanie, że po prostu finalnie moim zdaniem powinien się trzymać bądź róbmy jakąś wartościową twórczość. Jeżeli jesteś fotografem, skup się najbardziej na robieniu fotografii. Wszystko co jest dookoła, no możesz robić, jak masz ochotę, jak czujesz, ale nikt cię nie każe według mnie, nie. W ogóle wszystko, co robimy, powinno nam dawać radość i powinniśmy to przekabacać na taki sposób, który nam się będzie podobał, który będzie nam pasował. Ja najbardziej nie lubię takiego, wiesz, wchodzenia w ofiarę i obrażania się na cały świat, bo Instagram coś zmienił, to ja po prostu teraz zamykam swoją markę, bo po prostu już mam w ogóle w dupie to wszystko. Jakby to jest takie, wiesz, no bierzmy to życie za bary, zróbmy to tak, żeby nam pasowało, żeby nam się podobało, żebyśmy my się realizowali, bo tak naprawdę... No ja jestem zdanie, że naszym obowiązkiem jest po prostu realizowanie się w życiu i danie ludziom e, możliwości korzystania z tych talentów, którymi zostaliśmy obdarzeni i jakby powinniśmy po prostu iść, wiesz, jak czołg z tym, <laughs> ale też właśnie z taką, z taką lekkością i, i z radością i po prostu jakby, wiesz, nie obrażanie się na to, że coś się, nam nie, coś się nam nie podoba, tylko zastanawianie się, jak ja to mogę przekuć na swój sposób, żeby mi się to faktycznie podobało. Piękna myśl. 10 minut, widzę, że tu zaraz zostanie, więc ja wolę nie zaczynać następnego tematu, bo jeszcze zaraz będzie trzeba to dziwnie sztucznie ucinać. To nie jest tak, moi kochani słuchacze, że ja powiedziałem Ance: Słuchajcie, godzina tylko i koniec. kropka, Nie możesz tak nic zerwać. Oszty. Tylko program mi tu narzucił jakieś dziwne ograniczenia. Ja nie zdążyłem go jeszcze wykupić, bo nie wiem, czy będę nagrywał dalej podcast. Ale <laughs> myśl, no, eee. nawet jeśli, to też jest spoko. Nie no, po prostu ja lubię wykorzystać coś do czasu, aż jest totalnie za darmo. Wycisnąć to jak cytrynę, a jak będę zadowolony, to sobie kupię. Więc jakby easy, easy. więc tak się śmiejemy z tej godziny naszej. Eee. Przypomniała mi się przez to nasze spotkanie dzisiaj taka ładna piosenka. Nie zaśpiewam ci jej, ale ją zacytuję, bo tam jest tak, o jak dobrze Cię widzieć, o jak dobrze Cię słyszeć. Także o. sobie tak pomyślałem dzisiaj, to ładne, nie? Bardzo. Także sobie pomyślałem, że fajnie było się zobaczyć z Tobą po raz ponownie po raz ponownie. Po raz ponownie? <grym> po raz ponowny porozmawiać. <grym> po raz ponowny porozmawiać. Jak zwykle online jeszcze, ale czuję, że ta Warszawa mnie kiedyś wezwie. W, że mnie wezwie, to jest pewne. No już nie powiem, ile czasu czekam. To teraz brzmi, jakbyś, wiesz, jakbyśmy się na coś umawiali. Ja to... Na kawę przymajam przesadzajmy. Na o. E, Tak, ja myślę, że przyjdzie taki moment. To jest niesamowite, że naprawdę przez tyle lat. Ja nie miałem ani raz nie raz było blisko, że miałem być w Warszawie, bo ktoś mnie poprosił, żebym był tam jakimś, jakimś konferencjerem jakichś tam spotkań fotograficznych, ale do tego ostatecznie nie doszło. A już myślałem, wow, będę w Warszawie. Bo słuchajcie, słuchacze, to jest strasznie śmieszne, ale ja nigdy nie byłem w Warszawie. Dziękuję za uwagę. I teraz powinien być dźwięk braw. Coś w tym stylu. No jakby jest to jakieś osiągnięcie. Tak zapiszę sobie na tych swoich dziesięciu sukcesach dnia albo życia. Nigdy nie byłem w Warszawie. W końcu się pojawię prędzej czy później. Ania, ciężko lekko żyć. Oj, tak. <laughs> Trochę tak. No i tak możemy zakończyć. To było moje ostatnie pytanie. Moje a, to jest pytanie, czy tej ciężko tej lekko żyć? No? Tak, tak. Myślę, no? że, tak, myślę że można tę całą rozmowę podsumować, czy ciężko lekko żyć. Tak, myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby było nam lekko i fajnie, ale z. No, właśnie z tymi wszystkimi przekonaniami na, na, na temat tego, że prowadzenie firmy i zarabianie pieniędzy powinno być trudne i powinno być harową 16-godzinną każdego dnia, to myślę, że tak, że to jest, to jest takie ciągłe poszukiwanie, co tutaj zrobić, żeby nam było lekko, miło i przyjemnie. Bo jak nam będzie, to będziemy szczęśliwsi i myślę, że też bogatsi. Oczywiście. I to jest właśnie rozmowa z Tobą. Ja tu mam zapisane tylko pół kartki A4 i to czcionką 18. -ką. A ty mi tu jedzisz godzinę i tak, nie? No. I <noise> tak, to jeszcze i mam czekam na pytania, kolejne jeszcze no. trzy zaproszenia tych wątków, których nie zdążyłam rozwinąć do końca. Tak, to się nie kończy. E, ale to, mi się podoba ta nasza taka regularność w tym podcaście, że tak. Tak, nazywamy się tam. A nie aż tak, yy, ale dziś tam się nie odzywamy, ale popatrz, wiesz dlaczego doceniam takie znajomości jak z tobą? Dlatego, że nawet jak mamy przerwę roczną, włączamy sobie to nagrywanie, to i tak jest flow jak zwykle. Że nie to ma prawda. tego takiego mm, e, trochę się tak nie widzieliśmy długo i wiesz y, o czym tu pogadać, nie? Tylko jakby od razu mm, wszystko się klei tak jak zwykle. Tak, to prawda. Jesteś bardzo dobrym podcastowym rozmówcą, tak bym powiedziała. Ach, to sobie tu teraz zapauzuję. Dziękuję ci bardzo za te miłe słowa, które były nieopłacone. <grymare> <gry"? <gry> bardzo proszę, i dziękuję również za zaproszenie.